Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i powiem wam, że dzisiejszy dzień jest idealnym dniem, żeby otworzyć paczkę z ikoną. Nie chodzi mi oczywiście o pika z ikoną, ponieważ pik z ikoną jest w trakcie robienia, nie wiem kiedy go zrobię, ale mamy już gotowe dwa składy. Jeden z nich możemy przepalić nawet teraz, ale dzisiaj będzie paczka z ikoną Prime, ponieważ jest to paczka za słaby, więc zrobimy sobie ruletkę, może coś fajnego trafimy, zobaczymy. Zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał, w którym są codziennie, to jest Dailmin. To jest skład, który przepalamy teraz. Będzie tutaj przepalany Hurricane, którego to byśmy przepalali na streamie, i Mobile, który był też trafiony na streamie chyba. I zrobiliśmy też przy okazji dwie karty Showdown. Wiem, że można zaczekać, aż one się zwiększą, ale nie chcę mi się czekać kolejnych paru dni. Wolę mieć to z głowy, więc taki skład również jest przepalany. I zostaną nam dwa składy. Mam nadzieję, że po nagrodach będziemy w stanie je zrobić. A może też na przykład teraz trafimy jakąś kartę wysoko ocenioną. Byłoby całkiem miło. Ekrany z Anglii. Flipper. Walker, ej, to jeszcze lepiej, 85. Akurat Walker się może przydać do SBC. Okej, okay, bardzo przyjemnie. Ostatnia nasza rzecz za swapy. Jak widzicie, mamy wszystkie 8 gotowych. Posiedziałem wieczorem troszkę dłużej, zrobiłem dwa ostatnie swapy. Także no, w najgorszym razie, od razu wam powiem, w najgorszym razie plan jest taki, że jak trafię totalne gówno, to zawsze mogę dać do pika z ikoną. Także to jest taki zamysł, że jak nie trafi nic szczególnego, to pójdzie to do pika z ikoną. Także 1000 IQ z mojej strony jak najbardziej, więc przepalamy te karty i mamy paczkę z ikoną Prime. I co, no lećmy. Lećmy, proszę państwa, zróbmy tę ruletkę, trafmy jakąś fajną kartę, bo zwykle jak robię ruletkę, to nie trafiam zbyt dobre karty, więc możemy to zmienić dzisiaj. Także pora na wyłączenie ekranu, paczka się otwiera, wyłączam podgląd. O Jezu, nie, czekaj. Dobra, wyłączyłem, bo jeszcze miałem Elgato odpalone. Elgato czy na pewno wysłałem? Tak, wysłałem, dobra. Od razu wam powiem, taki mały spoiler, że widziałem, że wszystkie flary poleciały. Nie wiem, czy coś to zmieni, ale może to równie dobrze będzie jakiś Bergkamp, tak się zobaczymy. Równie dobrze możemy sprawdzić Argentynę, bo Argentyna jest turbo słaba, bo już wiadomo, Maradona nie można trafić, a z Argentyny nikogo nie ma. Na A chyba już nikogo nie ma, także lecimy na B. B jak na przykład Bułgaria. Brazylii jeszcze nie ruszam. Stoiczkow to nie będzie na szczęście. Kamerun? Jakiś Eto? Również nie będzie Eto w Prime, okej. Paweł Nedved na przykład? Na szczęście nie Czech, bo Czecha już miałem i nie chcę go z powrotem. Szukera również nie ma na szczęście, okej. Okay. Chyba tutaj już wszystko. Nie chcę Danii? Nie ma Danii, całe szczęście. Bardzo dobrze. Anglii jeszcze nie patrzę, to na później. Finlandia? Na szczęście nie ma tego. Zawsze zapominam się nazywa ten z Finlandii. A, nieważne. Ghana? Nie ma Siena, okej. Okay. Chyba tutaj już też było wszystko. H jak Hungary, nie ma Puszkasza, okej. Okay. Ivory Coast, nie ma Drogby, okej. Japonia, nie ma Nakaty, całe szczęście, okej. Okay. Chyba na I również było wszystko. George Best? Nie będzie to George Best, dobra. Nigeria, również nie ma JJ'a, okej. Coraz ciekawiej się robi, powiem wam. Meksyk, nie ma na szczęście naszych rywali z mundialu. Nie ma Kina, na szczęście. Hadzi, też nie ma Hadziego. Rosja, nie ma Jaszyna. Dobra, coraz bliżej, proszę państwa. Szwecja, również nie ma żadnego Szweda, żadnego Larsona. Szkocja, też nie ma Dalglisha. Serbia, nie ma Vidicia. Walia, nie ma Walii na całe szczęście, super. Ukraina, nie ma Szewczenki. Dobra, powinno być wszystko już teoretycznie. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. No i top 9, w zasadzie to top 8, bo Argentynę już sprawdziłem. Zobaczmy Hiszpania, sam początek. Mamy kolejną kartę pod przepałkę po prostu. Nie chcę mi się nawet komentować tego trafu. Nie będę nim grał, już obrażam się na Hiszpanię. Nie chcę żadnych Hiszpanów, już po prostu nie chcę już żadnych Hiszpanów trafiać z ikony. Jeśli będzie pik zrobiony, nie chcę żadnego Hiszpana w piku, bo naprawdę za dużo ich ostatnio się pojawiło, więc przejdźmy do składu z ikoną. Zapraszam pana Hierro, tutaj będziesz się świetnie łączył. Żegnam, nie chcę cię więcej widzieć. To jest kolejna legenda Realu. Ale nie chcę. Jak ma być legenda Realu, to na przykład, nie wiem, Nazario, Zidane, no nie, Hierro. My zróbmy może paczkę 75 razy 5, trafmy jakiś fajny foder czy coś. Kurczę, nie wiem, co zatem z tymi ikonami. W sensie, takie gówno leci. Nie mam na myśli tego, że zawodnicy są gównami w prawdziwym życiu. Chodzi mi o grywalność tych kart, bo musicie przyznać, że no raczej Prime'em Hierro dużo graczy nie gra. Co jest zrozumiałe, bo staty ma, no nie najlepsze, więc no mówię, no, ktokolwiek z Juventusu. Nawet tego Trezeguet bym wziął, żeby był na ławkę, no już... Czy ja tak duszy wymagam? O, rany, no dobra. Paczka 75 razy 5, trafmy jakieś karty 86, 85 albo 87, albo nawet 90. Trafmy ikonę lepszą niż Hierro, o, co wy na to? Z takiej paczki. Karta Moments. No nie wiem, czy jest możliwe w takiej paczce trafić kartę Moments, ale trafmy kartę Moments w takiej paczce. Ekran, może 85.
Nie, Valverde 8-3. Okej, więc co, przejdźmy sobie może do kwalifikacji do Food Champions. No aktualnie ważniejsze są kwalifikacje, bo mam za to paczki, więc możliwe, że tam coś trafi, więc muszę... Znaczy, dzisiaj jeszcze tych paczek nie będzie, ale... No, lepiej być bliżej niż dalej. Tak sobie teraz myślę, co zrobić ze składem? Czy zostawić Diaza, czy coś tu pozmieniać? Tylko, że no wiecie, no... Mam teraz bardzo duże pustki w klubie. Na razie zostawię tak jak jest, bo Diaz bardzo fajnie się wkomponował w skład. Jego fineski są naprawdę po prostu świetne. Pomówimy sobie o meczu, który jest związany z tym zawodnikiem. Kto tutaj się nam wylosował, jaki oponent? Oczywiście Neymar. Desai Moments. Mecz Juventusu z Interem, proszę państwa. Jest to mecz, który... To w ogóle był głupi mecz, w sensie... Pod takim względem, że zwykle Juventus gra bardzo słabą piłkę. Ale w tym meczu Juventus grał... Jeden z lepszych meczów w całym sezonie, ale przegrali. Mieli chyba 25 sytuacji bramkowych. Słupek, poprzeczka. Nic nie chciało wpaść niestety. No i ten karny... Szkoda, że powtórzony, bo Wojtek znowu obronił karnego, no ale niestety De Ligt biegł za wcześnie. No i niestety... Bramka. To był jedyny celny strzał Interu w tym meczu. Nie ukrywam, boli trochę ten fakt, ale tak zwykle mają... Tak samo się czuły kibice innych klubów, kiedy Juventus grał. Juventus też potrafi mieć jeden celny strzał. I wygrywał mecze, więc no, wiem o co chodzi. To chyba ostatecznie przekreśla szansę Juventusu na zdobycie ligi, na zdobycie po prostu mistrzostwa ligi. Więc... Warto, żeby wbić top 4, tu będzie bramka niestety. Warto, żeby wbić te top 4, wbić Ligę Mistrzów. No i w przyszłym sezonie, jak będzie już Chiesa gotowy, może już wszystko ruszy, ta maszyna. Może strzelę bramkę, co? O kurczę, jaka ładna bramka, nawet nie miałem tego w planach, bardzo ładnie Pele. 1-1. Johan Cruyff. Fake shot, tapping, piękna akcja, 2-1, ale tutaj śmigają chłopaki. Brahim, oj, może być Kylian, może być też Petit, ale tutaj ping-pong, Jezus, co tu się dzieje, no, mamy piłkę. W ogóle właśnie, propos Kyliana, dwie bramki i z tego co pamiętam, trzy asysty, więc bardzo możliwe, że Kylian będzie miał informa w tym tygodniu, więc wreszcie będzie można się starać grać w Food Champions. To jest Dion, Diaz, Fineska, Diaza, za wolno leciało, ale to jest bardzo fajny. Jest Dion, Kylian, Mbappé, prosto w środek. Okej, wygrywamy 2-1, ale mecz jest naprawdę ciężki, więc trzeba tutaj uważać cały czas. Mieliśmy strzałów mniej, ale byliśmy skuteczniejsi. Dobrze, no i to będzie Mike Maignan. Może moja gra w obronie dzisiaj, no nie należy na najlepszych, można powiedzieć. Jest też Tonali. Aha. O. Oh. Jan, wybijmy te... Nie no, Teo. Masz farta, ale przecież to było... Ja nie wiem, jakim cudem cię tutaj jakiś Ibrahim przepchnął, co to miało być. O nie. O nie, proszę państwa, kaka kontra... Mike! Podanie. Najprostszy możliwy sposób, niestety. Tapin. No i Kylian na 3-2. I teraz Johan, długi słupek. Pięknie, dobrze, 3-3. Wreszcie jakaś składna akcja z naszej strony. Dobra, i teraz. To jest ta akcja, moi drodzy. Długi słupek. Nie ma co kombinować. 4-3, Kylian Mbappé. Spalony, uff. No to już... Chyba takie ostateczne ostrzeżenie. Nie wiem jak, ale się udało wbić tego wina. Ciężki to był mecz, naprawdę bardzo ciężki mecz. Zawodnikiem meczu Johan Cruyff. Jedna bramka, dwie asysty. Słaby mecz Diaza, ale że wygraliśmy. To jest najważniejsze. Chyba zasłużyliśmy na paczkę 75 razy 5. Pora ją zrobić. Dobra, podejście kolejne. Trafmy jakiś fajny walkoutik może. Bardzo wysoko oceniony, ponieważ dwa składy nam zostały. To naprawdę nie jest dużo. Dwa składy, w sensie jeden z nich jestem praktycznie w stanie zrobić samych monet, tak mi się wydaje. Co wy na to? EA Sports. Jakiś walkoutior tutaj? Brak ekranów. Dobra, o niczym nie mówiłem. Okej, wiecie co, z racji, że Diaz zagrał troszkę gorszy meczek, damy mu usiąść na ławce. Damy Neymara z powrotem. No, Neymarem nie grałem w podstawie. Kto wie, może to jest jakieś jego odrodzenie. I kogo my tu mamy? Hater. Co my tu mamy? Caprison, okej, Vieira, Kimpembe. O, Pavard, tam był ten Pavard zrobiony. Był też McKennie. Niestety ten McKennie się już na pewno nie zabugduje, ale ten Pavard się jeszcze może zabugdować. Ale mi dużo miejsca zrobił, byku. Chyba, że obronił to. Wyjdziesz z meczu, nie? No tak. Kto by się spodziewał takiego zachowania? Nikt. Żaden. I akurat z herbem Anglii, nie? Taki typowy... Oj, mate! Wyzywałbym go bardziej, ale... Nie. Lecimy dalej, nie ma co. Dobra, miejmy nadzieję, że tym razem gość nie wyjdzie przy 0-0. Maradona, Alan, Salah, Mike, Maignan. Del Piero w prime. Olpu. Proszę państwa, Neymar tutaj bez mydła totalnie całą obronę porobił. 1-0, rage quit, bilans 3-0. No możemy zagrać jeszcze raz, tak naprawdę, bo to był bardzo krótki mecz. Dobra, mecz kolejny.
No zobaczymy. Czy to będzie miły oponent, czy jednak nie za bardzo? Będziesz jednym z tych? Jest, brawo. Brawo, Big Lad Tyler. Dziękuję bardzo. Podziękuję mu oczywiście na PW. I to jest zachowanie godne podziwu. Ja sam tak robię. Ostatnio na streamie oddałem 3 czy 4 winy. Naprawdę, to nie jest takie ciężkie. Mamy kwalifikacje i mogę grać kolejny mecz. Zobaczmy, kolejne podejście z naszej strony. Chiesa, Messi, Maradona w prime. Ale... aj, no te finesy coś mi nie chcą dzisiaj siąść. O nie, błąd w obronie. Perisic, może Mike? Brawo. I nie ma bramki, nice. O nie, to jest bramka. To musi być Mike. To była lewa noga Maradony. No to wydaje mi się, żebyśmy tutaj mieli już 1-0 w plecy. Kurde, jak on dobrze w defensywie gra, co jest? Chyba bramka niestety. Zejdzie lewą nogę. Nie zejdzie, brawo Mike. No, po raz kolejny. Oj, mi porobił. Oj, 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 oj. Ładna bramka, nie, no to bez mydła zostałem zrobiony, niestety. Do Chiesa, okej. Okej. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. Nie wiem, co będzie jutro. Mam nadzieję, że jakiś fajny content dzisiaj wyjdzie z racji, że jest poniedziałek. Może jakimś cudem jej da piki. A tak to trafmy na sam koniec. Jakiś walkoutik. Na przykład, albo ekran 8.5. Wolant, dawno go nie trafiłem. Widzimy się jutro, zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się właśnie jutro. Trzymajcie, do usłyszenia. Adios. Dobra, więc jednak jeszcze jednak mały bonus dla tych, co zostali. Udało mi się wygrać jeszcze jeden mecz poza nagrywkami i mamy nagrodę za 4. rangę, więc uznałem, że w sumie czemu nie. I tak nie ma nic ciekawego do trafienia, a zawsze jakieś paczki na sam koniec, także czemu nie. 3 paczki. Mogę jeszcze wbić rangę chyba 3, ale osobiście uważam, że nagrody za rangę 4 są takie najlepsze dla mnie. Nie chce mi się więcej pocić, wolę grać Rivals, także no. Najpierw paczka za 25 tysięcy monet, jakieś ekrany i walkout. Ekrany i walkouty, 85, mogę poprosić. O! Matthijs de Ligt. Perfekcyjnie. Karta 85, idealnie pod przypałkę. Lecimy dalej, mega paczka. Niestety mówię, nie ma gwarantowanych ratingów, ale może jednak jako Silva jakiś na przy... O nie, nie, Meksyk, nie, Meksyku. Meksyku nie chcę widzieć w paczkach zdecydowanie. Dobra, także na razie był najlepszy Matthijs. Może jeszcze jakiś walkoutik jednak, mimo wszystko, żebyśmy szybciej zrobili tego pika z ikoną. Co by na to? EA Sports, ekrany po raz kolejny. Koke. Jest, dobrze, 2 karty 85. Myślę, że udane nagrody jak najbardziej. Tam jest teraz na pewno, to już było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, do zobaczenia. Adios.